Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w nowej rozgrywce z czegoś, czego jeszcze nie było, a dokładnie mamy do czynienia z Warhammerem, z mapą Warhammer OWC, czyli Old World Conflict, o ile dobrze pamiętam, konflikt Starego Świata. I z czym my tu mamy do czynienia? Osobiście nie mam dokładnie pojęcia, z czym będziemy mieli do czynienia, z racji tego, że jeszcze nigdy w to nie grałem. Dostałem demko od Altaira, za co go serdecznie pozdrawiam. No i mamy do czynienia z jakimi graczami? Mamy do czynienia właśnie z Lordem Altairem, Karishem, Kalif Mishorem, Frost Whisperem, Happym Zahajewem, Arkatem, Quelmisem, Quelmsi V, Scarpe Diemem, Eufrazem, Lordem Esfarem, no i Durgiuszem. No ale prawdopodobnie za chwilę te wszystkie imiona znikną i zostaną przydzielone im do konkretnych nacji, jakimi grają. No i tutaj możemy wziąć pod uwagę chociażby Altaira, z tego co pamiętam, to grał z Skavenami. Ale zaraz się to okaże. Tutaj już jakieś Alliance wchodzą. Tutaj mamy właśnie pokazane rozpiskę, jakie mamy tutaj frakcje. A mamy do czynienia właśnie z takimi frakcjami jak Kingdoms of Nehekhara. Osobiście trochę ogarniam lore Warhammera. O, akurat tutaj mamy do czynienia z... Z kim mamy do czynienia właśnie? Kingdom of... Właśnie to jest to Królestwo Nehekhara. I mamy tutaj do czynienia z Khemri, a także prawdopodobnie tutaj będzie coś z Nagaszem. No i właśnie my mamy piramidę Nagasza. Nagasz to był jeden z największych w sumie czarnoksiężników. Posiada coś takiego jak Oko Khemri, który zamknął swoją potęgę, swoją moc, swoją całą wiedzę, która została później wykradziona przez nekromancerów z Sylwanii, a w zasadzie przez wampirów rodu Karstein. No, troszeczkę się ogarniam w tym, ale o co chodzi w samej grze? Tutaj widzimy, że już ludzie nakurzają w jakieś budynki. Oznacza to, że prawdopodobnie zaczynają z pierwszym budynkiem głównym w postaci Cytadeli, a później muszą niszczyć budynki, żeby je zdobywać. Dlaczego? Nie mam dokładnie pojęcia. Hapchapcher, Aquilian, dobra, tutaj mamy pełno informacji, kto co zbiera, kto co dochodzi. Tutaj widzimy również, choć kanał niżej, no to jakieś sojusze się tworzą. Ale my tutaj jesteśmy na południu Starego Świata, a może przejdźmy gdzieś w kierunku Altdorfu, bo tutaj właśnie Altdorf mamy. Altdorf należy do Kelmusa, to są jednostki The Empireman, ludzi Imperium. I właśnie idą do góry zdejmować Korborg. Mamy tutaj piękne odstępy Darkwaldu, las potężny i niebezpieczny, tam można różne bestie spotkać. No i tutaj mamy na przykład Durtura, który należy do leśnych elfów. Ale pamiętajmy, że też są wysokie elfy, którymi prowadzi Eufras, tak? Aha, okej, okay, dobra, mi się już to pozmieniało, żeby było wszystko jasne. High Elves. Niestety nie będę wiedział, kto prowadzi jakimi nacjami, więc bardzo, bardzo mi przykro. Wiem jedynie, że Skavenami są prowadzone przez Altaira. Ale tutaj posiadamy Teklisa, czyli jednego z najpotężniejszych magów wysokich elfów. Niestety o jego lore i historii niewiele wiem. Aktualnie jestem w trakcie czytania tej książki Zabójca Gigantów, gdzie Gotryk Gurnison wraz z Felixem Jägerem będą mieli okazję się spotkać i poznać z Teklisem. Ale tymczasem oni atakują Avelorn, jedną z takich ważniejszych miast wysokich elfów, więc jak najszybciej muszą tutaj sobie pozajmować budynki, stolice i zacząć atakować i ruszać na kolejne miasta, żeby móc sobie zacząć zdobywać control pointsy, żeby mieć pieniążki, bo ważne są pieniążki. Na dole mamy Zandri, zajmowane właśnie przez jednostki właśnie Nehekhara. Ale zobaczmy, jak idzie na przykład Bretończykom pod dowództwem Loena Lancora. Nie wiem, czy dobrze się to wymawiam, czy dobrze to czytam. No i widzimy, że pozajmował już kilka punktów. No i właśnie idzie zaatakować jedną z miast wysokich drewnianych elfów, Wood Elves, no w sumie leśne. Ale to co mi tu widzimy? Co my tu widzimy? Oni w ogóle nie idą do walki. Oni się wycofali troszeczkę w swój Glade Forest. Ale dziwi mnie jedno, dlaczego tutaj nie ma tych krasnoludów z Karak-Kadrin. A tutaj kurwa nic, nie ma żadnych krasnoludów, a to były jedne z fajniejszych ras. Zwłaszcza biorąc pod uwagę sytuację taką, gdzie mamy do czynienia z naprawdę jedną fajnych cast
krasnoludzkich zwanych zabójcami troli. To są krasnoludy wyklęte, pozbawione honoru, które no, w jakiś sposób przyczyniły się do zrobienia czegoś złego w swoim życiu, przez co właśnie honor straciła. Dla krasnoludów honor jest najważniejszy, a co za tym idzie, żeby odzyskać honor, trzeba umrzeć w bohaterskiej, chwalebnej walce, gdzie przeciwnik jest znacznie, znacznie potężniejszy albo znacznie, znacznie liczniejszy. Widzimy to właśnie Kislev, który z swoich zimnych terenów zaczyna przechodzić w odstępy Darkwaldu, zaczyna przechodzić do w sumie na tereny Sylwanii. Zobaczymy, może jakiegoś nekromancera tutaj mają, albo o, wampira mają. Myślałem bardziej, że nekromancer. Manfred von Karstein. No, tak jak mówiłem, ród Karsteinów. Jeden z największych rodów chyba wampirów. Ciekaw jestem, jak oni sobie tutaj poradzą. W książce Zabójca Wampirów właśnie też była bardzo fajna historia porwania ukochanej Feliksa i jego towarzysza maga. Ale tutaj zaraz zobaczymy fajną sytuację, gdzie będzie walka Imperium właśnie z Sylwanią. Czy tutaj jednostki Todbringera się wycofają? Boris Todbringer cofa się. Wycofuje się na swoje tereny. Będzie prawdopodobnie w kierunku Nuln skierowany. Czy do niego dojdzie? Zobaczymy, zobaczymy. Właśnie tak patrzę, że no kurczę, no tak mało. Sylwania, nie atakujemy się, okej? Okej. No dobra, tu już mamy jakieś sojusze, więc no nie będę za bardzo wchodził w całą historię tutaj postaci, bo nie do końca też je znam. Syrox zostaje zajmowany przez Beastmenów. Bestigory atakują. Zwierzoludzie też tak zwani. Chociaż dziwię się, że oni nie należą bezpośrednio do Chaos Warhost, bo Bestigory były jakby takimi pomniejszymi jednostkami Chaosu i oni w sumie powinni być taka jako dodatkowa jednostka. Ale, no cóż, może tam były jakieś niesnaski, bo moim zdaniem w ogóle tutaj powinno być takie cztery oddzielne nacje należące do każdego z bogów Chaosu. Do Nurgla, Slaanesha, Khorna i Tzincha, mieszacza dróg, albo tego boga, który przede wszystkim pławi się w chaosie, czy też w spaczeniu, który powoduje zmiany w naturze człowieka, nawet nie w naturze, a w samej biologicznej strukturze komórkowej, gdzie no, postaci ludzi, elfów, no, wszystkiego, co spotka się ze spaczeniem, no, powoduje jakieś mutacje. No i tutaj akurat widzimy, że Stormstad zostaje zajmowane przez właśnie jednostki chaosu. Zakładam, że to niebieskie to są właśnie pustkowie chaosu, chociaż moim zdaniem one powinny wyglądać bardziej w ten sposób i się zastanawiam, dlaczego właściwie tak nie jest. Przecież Kislev graniczył z... właśnie graniczył... O, wow! Czyżby zaraz miało dojść do walki? Nie. Tutaj widzę, że jedni zajmują to, drudzy zajmują to, nikt się nie walczy, nikt nie walczy. Ale tu mamy Karak Razik. Razjak. A gdzie jest Karak Izor? Karak Kadrin. Tu mamy Karak Kadrin. A dlaczego tu nie ma krasnoludów? Demon Slayers! No i to jest właśnie nacja, o której wspominałem. Tylko to nie są zabójcy troli, to jest już wyższa kasta, zabójcy demonów. W momencie, kiedy mamy do czynienia z zabójcami demonów, to wiemy, że trole nie stanowiły dla nich żadnego zagrożenia, więc trzeba było pójść trochę level wyżej. Trzeba było zabić giganta. W momencie, kiedy zabiło się giganta, to już jedyną gorszą zmorą dla zabójców były demony. A wiadomo, jak to bywało w takich sytuacjach. No demony to były jednak mimo wszystko bardzo potężne postaci, to były bardzo potężne bestie. Choćby sam krwiopuszcz Khorna, to o Jezu, postać nie lada rozmiarów, postać demon nie lada rozmiarów, który naprawdę potrafił zamieszać w historii całego świata. Ale zobaczmy, jak sobie idą, jak idzie sytuacja z elfami. Elfami sobie, elfy sobie spokojnie zajmują tutaj po kolei tereny, idą coraz dalej. No, a zaraz prawdopodobnie będą miały sprzeczkę tutaj z jednostkami... kogo? Skavenów! Popatrzcie, Skaven Altaira już zajęły Skavenblight, czyli stolicę skaveńską. Forteca Skavenów została zajęta. To jest jakiś tunel, prawdopodobnie prowadzi na jakieś tereny po drugiej stronie. A po drugiej stronie kto czeka? Tutaj w sumie to są jakieś takie dodatkowe jednostki, które są
takie nienależące do żadnej nacji, które tutaj pilnują swoich baz, no, to jest zawsze jakiś dodatkowy fajny atut, fajna sytuacja. Chociaż trzeba się postarać, żeby to zdobyć. A zobaczmy, jak tutaj. Ja bym chciał zobaczyć walkę właśnie z krasnoludami znajdującymi się tutaj. Ciekawe, czy to jest właśnie Karak Ascaras. Karas Akarak, czyli największa stolica krasnoludów, jeżeli chodzi o góry krańca świata. Mamy też Karak 8 Szczytów, które powinno być gdzieś troszeczkę niżej. Może tu? Czy może tu? A może tu? O, Karak 8 Peaks. Karak 8 Szczytów zostało według lore bardzo mocno zajęte przez gobliny. I prawdopodobnie z nimi do czynienia będą miały do czynienia wszystkie jednostki znajdujące się. A w zasadzie czekajcie. Przecież mamy tutaj nocne gobliny Crooked Moon. Ja bym powiedział, że spaczonego księżyca, ale może to być po prostu skrzywionego. Nie wiem, jak to przetłumaczyć, bo Crooked Man to była właśnie taka postać, która była trochę skrzywiona, spaczona według jednej bajki. A crooked man have a crooked house with a crooked cat and day, jakoś tak to było. Polecam bajkę, grę Wolf Among Us, która fajnie właśnie przedstawia taką historię. O, czyżby tak bestigory atakują, w końcu dochodzi do jakiejś konfrontacji jednostek Kislewu z bestigorami, które sobie jednak stwierdziły, a chuj, idę dalej. Nie wiem, czy oni tutaj bardziej patrzą na zasadzie, będę sobie zdobywał tereny i dopiero później zaatakuję, czy bardziej robimy sojusze i atakujemy się dopiero jak wszystkie punkty zostaną zajęte. Trochę bez sensu, ale no nie wiem. Tutaj mamy Khazraka Jednookiego, gdzie w sumie nie znam tej postaci, nie kojarzę z lore. Tak samo tutaj nie kojarzę Paskrita. Jakbym bardziej kojarzył Tankola jako tego Skavena magicznego, który. Jak to się nazywało? Fuck. Kurczę, Skaveny, które parały się magią, miały nazywano szarymi prorokami. Natomiast każdy klan Skavenów posiadał właśnie takich swoich dowódców. Był klan właśnie dowodzony przez szarych proroków, gdzie między innymi był Tankol. Był klan Eshin, który zajmował się zabójstwami. Był klan Skyre, który zajmował się technologią i ulepszaniem. No i był też klan Maulder. A Maulder to było właśnie, który zajmował się mutacją, tworzył tak zwanych nie klan braci, tylko kurczę, takie wielkie skaveny, praktycznie takie wielkie byki, takie owyjebane. One jakoś się specyficznie nazywały. Może tutaj gdzieś się znajdzie taki, bo na razie to mamy slave'ów, to tam nie interesują nas niewolnicy skaveńscy. Kurczę, chciałbym przypomnieć sobie, jak się nazywały te skaveny takie wielgachne, ale nie jestem w stanie. Może zaraz sobie przypomnę i wtedy dokładniej będzie powiedziane, kto to dokładnie był. A tymczasem widzimy tutaj, jak leśne elfy zaczynają iść do Karak Izor, tak? To jest Karak Izor, o którym wspominałem już wcześniej. Zaczynają iść w kierunku gór krańca świata. Zobaczymy, jak im sobie pójdzie. Tutaj coś ciekawego wypadło, jakiś Great Weapon. Niestety, chyba gościu nie chce tego podnieść, albo mu nie pozwalają. Chłopie, weź to podnieść, bo ja chciałbym zobaczyć, co to ci da. Tymczasem Karak Izor jest zdobywane. Powoli zmniejsza się ilość pustych pól, pustych baz, są zajmowane jedna po drugiej. Na południu Nehekara zajmuje kolejną bazę, która jest kolonia Sudenlandu. Cóż to są za jednostki? Leech Priest. Czy ta jednostka będzie leczyć? Chyba tak. W sumie jakby posiadali jednostki leczące, to bardzo, bardzo bym się jej przydało. I chyba tak faktycznie jest, bo tutaj gościu dostaje coraz jakieś obrażenia, a ci tutaj go myk, myk, myk i oj, już nie udało mu się. O, a tu mamy jakiś Sword of Might, 10 do damage'a, one hand. Bardzo fajnie. Modernizacja.
Kurde, cały czas próbuję sobie przypomnieć, jak się nazywały tamte Skaveny. Ale nie mogę. Nie jestem w stanie, kurde, ogarnąć, jak to się nazywało. I teraz będę się męczył, będę... O kurcze! Tutaj skarbnik zostaje zaraz zabity. Ja pierdzielę, Karakazul zostało zajęte, a tym samym Squig Hoppery przeszły na stronę. A w sumie nie, to już była jednostka tutaj goblinów. No, nieważne. Przez chwilę wydawało mi się, że właśnie tutaj te Squig Hoppery to są jednostki takie nieprzyjacielskie, które atakowały, ale spokojnie okazuje się, że jednak nie. Ja sobie zaraz przypomnę, jak się nazywały te wielkie Skaveny. A jak nie, to sobie zaraz szybko sprawdzę. Bo mnie to naprawdę boli. No bo sięgnę po książkę z bestiariuszem. Chociaż nie, liczę na to, że sobie przypomnę i nie będę musiał tego użyć. Czemu to nie zostało wzięte? Przecież to, to jest boost do ataku 20 na 10 jednostek. Redukcja atak speedu na 20, penetracja 6 armora. No to jest bardzo fajne. Nie zostało wzięte. Kurczę, ludzie, wy tego nie podnosicie, bo nie potrzebujecie? Ja troszeczkę tego nie rozumiem. Tutaj widzę, że Sword of Battle increase attack speed 2.30, Power Stone większa manę, tutaj przywraca manę, runy prędkości. Kurczę, no gościu, tutaj się fajnie rozbudowuje, ale no cóż, no nie widzę tego. A co się dzieje tutaj? Czyżby dochodziło w końcu do walki? Nie, nie dochodzi do walki! Czemu tutaj nigdzie nikt się nie walczy? Halo, halo przyjaciel! Przyjaciel, gdzie tu walka? Tutaj widzę bestigory nakurzają, biegają w tej nazad, zajmują punkty kontrolne, ale czyżby dochodziło do walki w końcu? Tak, dochodzi do walki! Bretonia została zaatakowana przez elfy z Ultuanu. Teklis ruszył do boju z drugim levelem przeciwko Lawenowi, który ma dopiero level pierwszy. Jak zobaczymy, jak potoczy się cała walka? No tutaj Bretonia próbuje tutaj coś działać, próbuje utrzymać ich na dystans. Teklis atakuje, Teklis walczy z nimi dzielnie, ale tutaj coś zaczyna podupadać. Dostaje obrażenia, przyjmuje je na klatę, ale chyba widzi, że to jest walka przegrana. Jest ich stanowczo za mało. Musi się wycofać jak najszybciej za most. Musi się wycofać do swojej bazy, gdzie będzie mógł sobie jakieś jednostki wskrzeszać. Tak, bardzo dobrze zrobił gracz niebieski z wysokich elfów. Zablokował przejście jednostek walczących wręcz. Teraz muszą czekać z tyłu. Tymczasem jego jednostki strzeleckie bardzo dobrze sobie teraz będą radzić. Będą atakowały jednostki z odległości. Dopóki nie przyjdą jednostki strzeleckie Bretonii, które właśnie zaczynają swój ostrzał w kierunku Teklisa. Ale Teklis ma całkiem sporą regenerację, widzę, więc tutaj... A może i nie? Przez chwilę mi się wydawało, że on się jakoś zregenerował. Albo ktoś go uleczył. Chyba coś nie idzie jak przysłowiowej kurtyzanie w deszczu. Jednostki elfów zaczynają upadać. Jeżeli zaraz się Teklis nie wycofa, może się to dla niego źle skończyć. Bardzo dobrze został pozbawiony bohatera dowódca bretoński. Ale teraz High Elfy będą brały sprzymierza ze Skavenami. Co to jest? Wszyscy się ze sobą alelują. Alelują. Aleluja i tempe. I pityru. Ale zanim Skaveny mu pomogą, musiałbym przejść ten kawał. Nie, panie. Panie, co tu się dzieje? Tutaj... No tutaj trzeba trochę pobudować jednostek, przyjacielu. Ty masz 150 zł, a troszeczkę drewna. Ja się zastanawiam, na jakiej zasadzie tutaj są przydzielone te punkty, wszystko. No wycofaj tego Teklisa, bo zaraz umrze ci. To będzie naprawdę kiepska, bezsensowna strata, która ci się nie opłaci. Co mi się podoba w tej grze, to, że tutaj nie ma takiej masy jednostek, jak jest w Lordaeronach. Fajnie, że jest ich dużo w Lordaeronach, te walki są wielkie. Ja jednak mimo wszystko lubię takie bardziej skompresowane, gdzie tego jest mniej. Mają większą jakość, walki trwają dłużej, ale no jest to w miarę kontrolowalne i do ogarnięcia, bo niestety, dobra, ja przyznam siebie jako kiepski gracz. Co się dzieje tutaj? Skaveny zostały zaatakowane przez drzewne elfy, Wood Elves. Czy oni będą musieli się wycofać? Tak, muszą się wycofać. Oni chyba tylko dlatego, że chcieli iść wesprzeć swojego klan brata, którym teraz stał się High Elf, ale jednak nie. Lair. Wichłożu Skaven Storm Vermini. Szturmowe jednostki skaveńskie to są takie lepsze niż klan bracia. Storm Vermini byli używani często jako takie pancerniki chodzące w zbrojach. A ja zaraz przypomnę, jak się nazywał ten wielki zmutowany szczur. Dobra, nie przypomnę sobie. Ja muszę sobie pomóc. Ja muszę sobie w tym momencie pomóc. Ale co to się dzieje?
Żółtego już nie ma. O nie! O jajku. Żółty gracz zrezygnował. Tak samo zrezygnował ten gracz, którym nie wiem, jakim kolorem był. A, to był też gracz pomarańczowy. No to bardzo niefajnie. Może dlatego, że coś się stało. Beastmeni przejmują to z natury? Bez sensu. Ale co się dzieje? Bretonia jest w trakcie walki. Bestigory atakują Hajelwsów. Panie, panie, co tutaj się dzieje? Coś złego? No ja przecież przed chwilą ci pomarańczowie stracili bohatera i umarli. Nieważne. Chcę sobie przypomnieć, jak się nazywały te wielkie skaveny. Bezczeszczą nasz święty Gaj. Mulder. Jak one się nazywały, te wielkie skaveny? Twój budynek jest One się gotowy. jakoś specyficznie nazywały, ale to były szczurogry. Fajnie. To się nazywało szczurogry, to były właśnie połączenie ogra i szczura i to było naprawdę wielkie, naprawdę potężne. No i teraz co widzimy? Teklis połączył swoje siły ze Skavenami, Altair ze swoją wielką armią Skavenów, pełno małych tutaj slave'ów, które są bardzo słabe, ale wiadomo po co one są. To jest mięso armatnie, które ma za zadanie ustać troszeczkę, powalczyć, no a w razie czego po prostu skupić atak na sobie. Tak, im więcej wojska, tym no to coś działa trochę jak Zergling. Biega, biega, atakuje tak szybko, szybko, atakuje i koniec pada. No dobrze, to my mamy tutaj. Bestigory już mają 21 punktów kontrolnych, to jest bardzo dużo. Gdzie przykładowo Imperium Skavenów ma tylko 8. Zaraz za nim jest właśnie są leśne elfy z Loren. A tymczasem, co one robią? Ja tutaj pokazuję tylko jedne. Jednostki tutaj niewiele jestem w stanie ogarnąć w tym momencie, bo pierwszy raz to prowadzę, ale ogólnie co tutaj jest? O, wy to jesteście Krutmun, te tam, gobliny. A co wy tutaj zdobywacie? O kurcze, trolle, o ja, panie, tutaj jest bardzo dużo fajnych rzeczy. Tutaj również są krasnoludy, ratogr, to jest szczurogr. To jest właśnie ta bestia, którą może władać Altair, jeżeli sobie jakieś tam ulepszenia zrobi czy coś, bo w sumie nie wiem jak to działa. Cave Troll. A jak poszło tutaj? Krasnoludy zostały wybite! Jej! Smutno mi. A ja właśnie tak liczyłem na krasnoludy. A nie! One tu żyją! Brawo! Brawo! Karekadryn jest czysta. Jak sobie... Okej, tutaj centaury zajęły kolejny budynek. Się zastanawiam, co tu też robi ten fioletowy. Czy on dalej ma bohatera, czy on już umarł? No nie, oczywiście dalej ma bohatera. Level drugi nie jest najgorzej. Właśnie coś oddał, jakieś 500 golda dostał. Ja na jego miejscu. O, kolejne 250, fajnie. A, jakieś prezenty z marketu. To jest ciekawe, nawet nie wiem o co chodzi, ale coś tutaj stąd było. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Zastanawiam się tylko, czemu ty wojska nie produkujesz, przyjaciel? Przyjaciel, więcej wojska. Blery, atakują miasto naszych sojuszników. Imperium Kislewskie zostało zaatakowane. Melekit ruszył. To są właśnie jednostki Dark Elves of Naggaroth. No, o nich nie wspomniałem, bo nie zauważyłem. Bardzo mocno przepraszam. Widzimy, że tutaj całkiem spora armia rusza. Będzie zajmować tutaj te tereny. Imperium Kislewskie musi się mieć na baczności, bo zaraz będzie tak, że szybko upadną. Jest tu zbyt dużo wojska, zbyt dużo różnorodnego wojska, które może mieć bardzo duży wpływ na to, co się zaraz tutaj stanie. A jak oni poupadają z tym jednym kislewskim milicją, no to będzie dupa. Co my tu mamy? Place of Tsars. Czy oni nie powinni mieć tu gdzieś Pragę? Halo? Halo? Tak gada mnie niedźwiedź. Halo? Mi się wydawało, że tutaj stolicą będzie Prag.
Co tu się dzieje? No, Imperium Kislewskie atakuje Beastmenów. Bardzo dobrze. Muszą zdobywać te bazy, bo Beastmeni mają już 24 punkty kontrolne. To jest stanowczo za dużo. To jest zbyt dużo na jedną nację. Widzimy teraz jednego konkretnego przeciwnika, którym trzeba się będzie mierzyć. Jeden statkiem latasz i coś tam, coś tam. Nie zdążyłem przeczytać, ale to nie jest ważne. Teklis jest już na trzecim levelu. Ja bym tak musiał pooglądać sobie każdą nację. Jak sobie Xarak One Eye, Khazrak One Eye, jedno oki. Ma czwarty level, bardzo ładnie. Niestety tutaj wraz z wojskiem sobie siedzi, czeka. Dlaczego nie atakuje? Panny, panny, dlaczego nie atakuje ta? Crooked Moonlight. Oni są właśnie tutaj. Zaraz będzie kolejny miecz. Tu weapon. 40 speed, 30 speed. Kurczę, jakoś będzie naprawdę srogo na kurzą, bardzo szybciutko. Dziwię się, dlaczego on ma tak mało życia. Dlaczego on nie ma żadnych jednostek leczących? No, szkoda. Jak sobie radzi Manfred von Karstein? No, razie sobie stoi, siedzi, nie wiem, ma 5 punktów kontrolnych i wygląda na to, że on będzie raczej przegrywał tę walkę. Zaraz przyjdą jednostki przeciwnika, którego zjedzą, a do czynienia ma z Kislevem, o ile nie jest z nim w przymierzu. Jesteście w przymierzu? Trochę ciężko to zobaczyć. Może na tej zasadzie gdzieś tutaj był przeciwnik, czy będzie na czerwono? Tak, jednak są w przymierzu. Ale z Bestigorami już chyba nie jest. Nie jest. Południe zostało zaatakowane przez drzewne elfy. Widzę, że to już szykuje się koniec. Nie ma najmniejszych szans nasz Manfred von Karstein na przetrwanie tego zmasowanego ataku wraz z tym wielkim drzewcem Durhulem. Durdu. Czyż... O, teraz leśne elfy będą wybijać po kolei. O, ale się rzucili tutaj na Karagwarn. Będzie to dosyć ciężka walka, nie powiem. Tutaj jednostki są bardzo mocno przygotowane. Dwarf Hammerer. Młotodzierżcy krasnoludcy ruszyli do boju. Ale kurczę, to jest trochę wredne. Wykorzystują bóg terenowy, gdzie oni podchodzą, odchodzą, podchodzą, odchodzą, podchodzą, odchodzą i tutaj co? Nic specjalnego wielkiego nie robią. To jest troszkę wykorzystywanie bugów gry. No ale cóż, właśnie w taki sposób się grę wygrywa. Jestem fioletowy. Warhor of Slanesh. O! Czyżby tu był jakiś event? Chyba tak. 2, 4, 6, 8, 10. I kto się zmienił? Kto się zmienił? Beastman. Beastman się zmienił na Slaneshowych. Tak? O, nie widzę tu Beastmanów. Dokładnie. Beastman zmienił się na jednostki Slanesha i one chyba mają przez to jakiś zajebisty buff do prędkości. Naprawdę biegną jak oszalałe. Albo mi się przyspieszyło coś. Nie wiem, o co chodzi, ale mamy już 27 minut za sobą. To jest dopiero 1/5, bo nawet 1/4 naszego materiału. Dlatego serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym, następnym odcinku. Mam nadzieję, że się podoba i będziecie chcieli więcej. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć! Oczywiście dajcie łapkę w górę, wpiszcie komentarz, jak Wam się podobało. Pamiętajcie o udostępnieniu. Chcemy rozwijać ten kanał, chcemy rozwijać lore. Chcemy mieć wpływ na pamięć, no i oczywiście odświeżanie rozgrywek w Warcraft 3. Która nadal moim zdaniem jest grą świetną, nieśmiertelną i nigdy nie zostanie zastąpiona przez nic innego. Pewnie jak będzie Warcraft 4, to i tak wszyscy będą grali dalej Warcraft 3, bo będzie możliwe nadal taki kultowy i zajebisty, jak było w przypadku Heroesów 3, gdzie mamy już w chuj inne wersje, a ludzie nadal się to i grają w Heroesy 3, bo były takie zajebiste. Mi się wydaje, że tutaj będzie to samo. Dobrze, tymczasem dziękuję, do zobaczenia, cześć! Żartowałem, nie lubię was. Trzymajcie się.